jest doprowadzenie dziewczyny do sklepu z alkoholami, w którym wcześniej już byliśmy i zapoznaliśmy się z asortymentem. Musimy zastosować różną taktykę w dwóch sytuacjach. W pierwszej, kiedy dziewczyna chętnie z nami pojedzie do domu, bez problemu wyrazi aprobatę, aby się napić. Schody zaczynają się, kiedy wracamy po wcześniej wspomnianą ważną rzecz, a ona zaczyna wydawać się zaniepokojona. Wtedy udajemy, że też się czymś martwimy i koniecznie musimy się czegoś napić. Zaprowadziliśmy już dziewczynę do sklepu. Dajmy jej wolną rękę podczas wyboru wina. Zapewne zacznie wybierać tanie trunki do maksymalnie 50 zł. W tym momencie rzućmy do sprzedawcy nazwę najdroższego wina, które jest dostępne w sklepie. Właśnie w tym celu wcześniej byliśmy zapoznać się z asortymentem. Powinniśmy wybrać czerwone wino, gdyż lampki do jego spożywania są większe. Zakupiliśmy już alkohol, więc teraz jesteśmy na dobrej drodze do sukcesu. Pora udać się do domu. Wcześniej trzeba zadbać o porządek i dobry klimat w mieszkaniu. Gdy już usiądziemy i podejmiemy rozmowę z dziewczyną, po chwili nalewamy od 170 do 200 ml wina. Ważne, aby nie robić tego przy niej, gdyż może odmówić lub ustalić ilość, a w przypadku, gdy podamy jej już nalanego napoju, z grzeczności nam nie odmówi. Duża lampka sprawi, że ilość trunku nie będzie aż tak widoczna i będzie wydawać się optycznie mniejsza. W przypadku, gdy dziewczyna wolno piła, możemy zrobić siebie ofiarę i spytać się, czy jej nie smakuje, oraz wspomnieć, że staraliście się, aby ją zadowolić, dlatego sięgnęliście po produkt z wysokiej półki. Pierwszą lampkę wypijmy równym tempem z dziewczyną, a później musimy przejąć kontrolę nad sytuacją i starać się pić mniej niż ona, a dziewczynie dolewać niezbyt często, lecz tak, aby po dolaniu w naczyniu znajdowała się odpowiednia, wcześniej wspomniana ilość alkoholu. Kiedy wypije już około 400 ml, nie serwujmy już dalej i pozwólmy dopić do końca. Gdy jej lampka będzie pusta, utrzymujmy interesującą rozmowę przez około 30 minut, aby alkohol zaczął w pełni działać. Teraz jest dobry moment, aby zabrać dziewczynę w odpowiednie miejsce. Możemy to zrobić na przykład pod pretekstem pokazania albumu ze starymi zdjęciami, który koniecznie musi się znajdować w pokoju z dużym łóżkiem w naszym domu. Pamiętajmy, aby zdanie nie było wyrwane z kontekstu, gdyż dziewczyna mimo tego, że jest pijana, to nie jest głupia i może zorientować się, o co chodzi, a nie możemy tego zdradzić na tym etapie. Pamiętajmy, aby wcześniej odpowiednio przygotować pomieszczenie. Należy zadbać o dobrą atmosferę. W tle koniecznie powinna lecieć romantyczna muzyka, najlepiej jeden zapętlony utwór. Światło nie powinno być jaskrawe, aby nie drażnić oczu. Jedna lampa w zupełności wystarczy, aby stworzyć dobry klimat. Możemy przejść do działania. Powoli przybliżamy się do dziewczyny, jak gdyby nigdy nic. Na wstępie pierwszą rękę kładziemy na talii i przybliżamy ją do siebie wraz z dziewczyną, a drugą kładziemy w okolicach szyi, aby zaliczyć pierwszą bazę. Po dłuższej chwili namiętności przyciągamy dziewczynę do łóżka, tak aby jej nogi zaklinowały się między ramą a naszymi. I delikatnie osuwamy na łóżko. Biorąc pod uwagę romantyczny klimat, atmosferę oraz jej stan upojenia, nie będzie w stanie się oprzeć. Teraz zaliczamy każdą bazę po kolei. Dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. Dzielę się z Wami tym sposobem tylko i wyłącznie dlatego, że od kiedy jestem popularny, codziennie odbywam stosunek seksualny z co najmniej jedną dziewczyną. Pamiętajcie.